Polski. To się nie udało, chociaż poniesiona cena jest bardzo wysoka i to właśnie tej cenie poświęciliśmy najnowszy numer Kultury Liberalnej, który możecie przeczytać na naszej stronie. Jednak aby zrozumieć to, co wciąż dzieje się przy granicy z Białorusią, trzeba sięgnąć dalej niż do początków kryzysu humanitarnego, a mianowicie do sierpnia 2020 roku, kiedy Aleksander Łukaszenka przegrał, ale sfałszował wybory prezydenckie w swoim kraju. Dlaczego po wielomiesięcznych protestach opozycji, po brutalnej pacyfikacji i represjach wobec opozycji, dlaczego te protesty się załamały? Chociaż początkowo te opozycji krążyły takie krążyły zdjęcia, czy krążyły relacje zarówno osób będących na miejscu, jak i dziennikarzy w Polsce, no że jesteśmy świadkami przełomu, świadkami rewolucji i porażki Łukaszenki absolutnej, tak się jednak nie stało. I o to, dlaczego reżim nie upadł oraz jak obecnie wygląda sytuacja na Białorusi, pytam dzisiaj Filipa Rudnika, analityka i eksperta do spraw wschodnich z naszej redakcji. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. No to zacznijmy od tego, jak sytuacja wygląda teraz na Białorusi i co się zmieniło od tego czasu, kiedy tak wiele osób z nas trzymało kciuki za powodzenie tych białoruskich protestów i one jakby urzekły całą Europę i cały świat zachodni zresztą jakąś taką swoją formą, tą nieagresją, tym pokojowym protestem. Jednak jakby niewiele z tego, wydaje się, po tym czasie pozostało. No tak, faza rewolucji przeszła w fazę kontrrewolucji, można tak powiedzieć, bowiem o ile jeszcze na początku zeszłego roku tak naprawdę na czatach dzielnicowych białoruskich ludzie umawiali się na jakieś pochody mające jakby wyrazić sprzeciw wobec reżimu, wobec sfałszowanych wyborów, to teraz ta fala wygasła. Może takim ostatnim akordem tego protestu na miejscu była działalność, całkiem niedawno zresztą dokonywana działalność tych kolejowych partyzantów, tych, którzy z narażeniem swojego życia i wolności dokonywali aktów sabotażu na liniach kolejowych białoruskich, właśnie mając przyświecał im cel po prostu zatrzymania transportów wojskowych zasilających tak naprawdę agresję rosyjską na Ukrainę, bowiem przecież Łukaszenka jest tutaj jedną ze stron tego konfliktu. No, z czym mamy do czynienia teraz na Białorusi? Na pewno mamy do czynienia z bezprecedensową falą emigracji, bowiem według ocen około 100 tysięcy do 150 tysięcy Białorusinów wyemigrowało na fali właśnie protestów, co stanowi blisko 4% jakby siły roboczej Białorusi, tego kraju. Więc jest to bardzo, bardzo duża dola, powiedzmy osób, które mogłyby kreować gospodarkę białoruską i całe oblicze tego kraju. Jeśli chodzi o same represje, no to one stanowią rzecz, którą można porównać z represjami stalinowskimi i tutaj można z całą mocą tego stwierdzenia to powiedzieć, bowiem żeby przytoczyć parę liczb, no to około blisko 1300 osób jest uznawana za więźniów politycznych, a około 15 tysięcy ludzi przeszło przez sądy, areszty i represje, które są dokonywane przez służby mundurowe z polecenia Łukaszenki. To są bardzo duże liczby, jak na tak mały tak naprawdę kraj. No i po prostu ukręcono łeb protestom, zestawiając je po prostu z potężną machiną represji, od której nie ma żadnego ratunku, bowiem to, co jest dokonywane tam i te wyroki, które są ferowane przez sądy, nie mają nic wspólnego z prawodawstwem i tak dalej. Jeżeli Łukaszenka, reżim, chce, żeby dany człowiek siedział, no to wlepia mu się, nawet jak się skończy mu wyrok sądowy, jeżeli ten człowiek już odsiedział to, co miał odsiedzieć, no to wlepia się mu kolejny wyrok i ta osoba dalej zostaje w więzieniu. Tutaj przykładem jest Maryja Kalesnikowa, czyli właśnie jedna z tych osób, z tego tercetu
symboli opozycji białoruskiej, która jako jedyna z tych trzech kobiet została w Białorusi i jest dalej tam w więzieniu. No właśnie, bo troszeczkę już zacząłeś mówić o tym, ale chciałbym, żebyśmy wyjaśnili, dlaczego w sumie ten reżim nie upadł. To znaczy, z jednej strony wspomniałeś o tej bardzo zdecydowanej i brutalnej reakcji Łukaszenki i jego aparatu bezpieczeństwa. Natomiast czy jest tak, że strona opozycyjna też popełniła jakieś błędy? I zacznijmy właśnie od tych ewentualnych błędów, ale też w jakim stanie ta opozycja znajduje się teraz? No, tych błędów można upatrywać w wielu czynnikach. Wydaje mi się, i tak naprawdę żaden z nich nie jest decydujący, a bardziej jeśli chodzi o ten właśnie kalejdoskop wszystkich błędów, wszystkich tych, nie wiem, niedopatrzeń opozycji, no to one się składają na jedną całość. Na pewno problemem było to, dla opozycji było to, że Łukaszenka nie był odosobniony w tym, co robił tak naprawdę, no bo wsparcie wschodniego satrapy, jego kolegi po fachu, czyli Władimira Putina, było też decydujące ze względu na, powiedzmy, taką kwestię egzystencjalną. Putin obawia się wszystkich protestów, które mogą się toczyć w bliskiej zagranicy, czyli w przestrzeni postsowieckiej. Obawia się tego, że ten przykład może posłużyć do tego, że Rosjanie się zbuntują. Majdan 2014 roku był dla niego, no powiedzmy, nie, no nie wiem, śni mu się w koszmarach, powiedzmy, więc próbuje uniknąć jakichkolwiek rozruchów w tej przestrzeni, więc to jest jedno, no wsparcie Putina, tego, że dziennikarze rosyjscy przecież przyjechali do Mińska, żeby robić robotę za białoruskich propagandistów. No i to, że właśnie Putin jakby nie odżegnywał się od Łukaszenki w żadnym wypadku, to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest to, na co zwracają uwagę szczególnie Ukraińcy, to to, że protest był pokojowy. Otóż, co nie jest do końca prawdą. Coś, co w sumie było taką jego bardzo wyróżniającą cechą i też coś, co w wielu kręgach zyskiwało ogromny przyklask i szacunek, że właśnie oni pokazują, jak wygląda nowoczesny protest czy walka o demokrację w XXI wieku. No tak, tylko że z drugiej strony idzie kontrtwierdzenie odnośnie tego, że skoro odpowiedzią na ten protest ze strony reżimu jest siłowa, brutalna, patologiczna pacyfikacja, no to ten respons idący za tym musi być równie brutalny, równie prosty. To jest właśnie twierdzenie, które słychać było z gremiów ukraińskich, którzy zestawiali Majdan brutalny, ale zakończony powodzeniem, zakończony obaleniem starego systemu. Natomiast w Białorusi to się nie stało, co ma też przełożenie na to, że zarzuca się teraz już w perspektywie właśnie 2 lat od tych protestów, zarzuca się opozycji pewne takie niezdecydowanie, pewien brak wizji, pewną taką, może nie obojętność, ale właśnie niezdecydowanie na to, żeby wykreować jakąś wizję. Cichanouska tak naprawdę dopiero po protestach, z tego co pamiętam, w zeszłym roku obwołała się narodowym liderem, narodową przywódczynią Białorusi. Nie wzięła na siebie tego tytułu prezydentki Białorusi, chociaż tak naprawdę od gremia opozycyjne mówią o tym, że jeżeli wybory nie byłyby sfałszowane, to najprawdopodobniej by ona wygrała, więc nie było tego pociągnięcia, pójścia o krok dalej w kontekście protestów i obwołania Łukaszenki. Okej, Łukaszenka został przyznany jakby nie władcą niepraworządnym, w sensie w tym kontekście, że nie został uznany za to, że jego legitymizacja jest oparta o fałszerstwa, natomiast nie stwierdzono, od razu po protestach nie zatwierdzono Cichanouskiej jako prezydent. Więc to. Czyli zabrakło takiej kropki nad i. Tak, zabrakło kropki nad i, można tak powiedzieć. I tą kropkę nad i wykorzystał Łukaszenka, przetrącając łeb opozycji, wyrzucając wszystkich, po prostu stawiając sprawę jasno.
albo idziesz siedzieć, albo uciekasz, albo wyjeżdżasz na emigrację i tyle będziemy ciebie widzieli w Białorusi. Więc to są, powiedzmy, takie trzy błędy, które można, trzy czynniki, które doprowadziły do porażki tego protestu. No natomiast właśnie jeśli chodzi o ten aspekt siłowy, to można powiedzieć, że można powiedzieć, że to było bardzo trudne do sformowania przez opozycję, która no, nigdy tak naprawdę w Białorusi nie była taka radykalna, nastawiona na przemoc, nie dysponowała bojówkami czy czymś w tym rodzaju, co w zestawieniu z buzującym i pełnym drastycznych aktów ukraińskim życiem politycznym jest dużą różnicą dzielącą ten kraj. No jeszcze jest ta kwestia też podziałów wewnątrz samej opozycji, no bo Cichanouska jest w Wilnie, na przykład Paweł Łatuszka, czyli inna bardzo prominentna figura białoruskiej opozycji jest w Warszawie, no i wiadomo o takich tarciach pomiędzy tymi obozami, tak? To znaczy, że one raczej nie wypracowały takiej spójnej reprezentacji na zewnątrz, tylko każdy troszeczkę ciągnie tutaj w swoją stronę. Ale wspomniałeś o tym, że kluczowym dla zachowania pozycji Łukaszenki i jego rządów było to wsparcie ze strony Władimira Putina, natomiast sam Łukaszenka zapłacił za to wsparcie bardzo wysoką cenę, co chociażby pokazuje fakt, że de facto został wciągnięty w wojnę z Ukrainą i też ta suwerenność Białorusi po sierpniu 2020 roku, no de facto już jest iluzoryczna. Natomiast to, co dla nas jest tutaj bardzo istotne, to ten fakt, że w tym momencie, kiedy zarówno Łukaszenka, jak i Putin w chwili obecnej są tymi międzynarodowymi pariasami, to sprawia, że coraz mniej kwestii, czy jakichś konwenansów, czy rzeczy, które wcześniej ich ograniczały w polityce międzynarodowej, przestają już te rzeczy obowiązywać. I to znaczy, że może właśnie ten kryzys na granicy z Białorusią, który już jest trochę przez nas zapomniany z różnych powodów, do których przejdziemy jeszcze w dalszej części tej rozmowy, ale to paradoksalnie oznacza, że ci politycy mogą nie czuć już żadnego skrępowania w dalszym prowokowaniu, czy w dalszym po prostu eskalowaniu tego kryzysu w dogodnym dla siebie momencie. Oczywiście i tutaj właśnie no, kryzys na granicy, ten kryzys humanitarny wywołany przez ten proceder przekraczania granicy, który był animowany przez Łukaszenkę, z którego Łukaszenka czerpał frukta, był wykreowany przez to, bo Łukaszenka już w przeszłości drażnił Europę, groził Europie wywołaniem takiego kryzysu, ale nigdy się nie zdecydował na wdrożenie go na taką skalę, no to on był wywołany właśnie izolacją międzynarodową Łukaszenki w 2021 roku, kiedy on już nie miał momentu, kiedy on już nie miał możliwości wyjścia na arenę międzynarodową i jakiegoś układania się z zachodnimi decydentami. No to odwołał się, a raczej uciekł się do prostego szantażu, który był na tyle prostacki, że wywołał, prostacki, a jednocześnie dramatyczny, że wywołał takie, a nie inne destabilizujące, powiedzmy, prądy, efekty u nas i w ogóle w całej Unii Europejskiej. Natomiast teraz, w obliczu wojny w Ukrainie i agresji rosyjskiej na Ukrainę, Putin dołączył do tego grona pariasów, no i może pójść ręka w rękę z Łukaszenką, wywołując kolejną odsłonę tego konfliktu. I tu zresztą odwołując się do naszego tekstu, który otwiera tego tygodniowy temat, tygodnia, no to już widać pewne kroki czynione przez Putina i Łukaszenkę na to, aby wywołać kolejną odsłonę tej sytuacji. Otóż otwieranie konsulatów w różnych krajach azjatyckich i afrykańskich przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Po co to jest robione? No najwyraźniej być może po to, żeby ułatwić wydawanie wiz turystycznych, osobom, które chciałyby się udać do Rosji na zwiedzanie tego przepięknego kraju, jakim jest Rosja, przepasnego kraju przede wszystkim. No i one potem mogą pojechać przecież na Białoruś, to nie jest problem, to jest rzut beretem i potem mogą nawet jeszcze przekroczyć granicę polsko-białoruską albo białorusko-litewską.
Kto wie. No tak. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że to jest kolejny czynnik takiego nacisku na Europę, który Putin, powiedzmy, wybiera sobie, ma pewien arsenał, którym dysponuje. Jest to groźba wybuchu wojny nuklearnej bądź awarii w zaporowskiej elektrowni jądrowej, którą okupują Rosjanie. Jest to gaz, jest to eskalacja napięcia i jeszcze teraz być może kryzys humanitarny na unijnej granicy. Więc jest to, powiedzmy, kolejną opcją, którą on może rozważyć i po prostu wdrożyć. No właśnie, pytanie, na ile my jesteśmy na to gotowi, no bo ta reakcja ze strony polskiej, ona była, tak jak politycznie był wywołany ten kryzys przez Łukaszenkę, humanitarny, bo co też zasługuje na podkreślenie, że on był przede wszystkim kryzysem humanitarnym i kryzysem politycznym, a nie kryzysem migracyjnym, bo te liczby, jeśli chodzi o migrantów, osoby, które starały się przedostać do Polski przez tą granicę z Białorusią, one są nieporównywalne z tym, co działo się na przykład w Grecji i we Włoszech przy okazji poprzedniego kryzysu migracyjnego, ale też PiS gładko wchodził w tę retorykę, to znaczy wykorzystywał, wystarczyło zerknąć na przekaz, który sączył się z mediów rządowych czy z mediów sprzyjających Prawu i Sprawiedliwości. No i pytanie, w jaki sposób my zareagowaliśmy i jak możemy teraz to ocenić po roku? Mieliśmy wprowadzenie stanu wyjątkowego na tych terenach przygranicznych. Mamy budowę płotu, zapory, muru, zwał jak zwał. W każdym razie szumnie ogłaszaną, wyjętą spod jakichkolwiek regulacji i prawa dotyczącego zamówień publicznych. No i chociaż zapora w teorii już została ukończona, niemalże, bo stoi fizycznie, natomiast faktycznie brakuje tam jeszcze tej części takiej cyfrowej, która ma jeszcze zwiększyć jej rzekomą skuteczność, ale już teraz pojawiają się pierwsze filmy, które dokumentują przejścia właśnie migrantów przez tę zaporę, zarówno górą, jak i dołem, znaczy podkopując się po prostu pod bardzo płytko umieszczone fundamenty tego płotu. No i jakie według ciebie, jak oceniasz to, w jaki sposób my sobie poradziliśmy właśnie z tym kryzysem po roku? Znaczy tak, no określanie tego muru jako środka, który miałby totalnie zapobiec nielegalnym przekroczeniom granicy było z góry błędne. To nie jest tak, że to jest środek, który powiedzmy nawet nie zaraczy, to jest środek spowalniający, bowiem osoba, która, tak jak zresztą w tych wspomnianych filmikach widać, jeżeli osoba jest gotowa na przekroczenie granicy, no to będzie próbowała to zrobić. A teraz Straż Graniczna forsuje taką narrację, opublikowuje jakby statystyki dotyczące tego, ile osób zatrzymano na granicy przez mur. Natomiast tak naprawdę jeszcze nie mamy do czynienia z tym, że tak jak mieliśmy do czynienia z największym naciskiem właśnie jesienią, zimą zeszłego roku, tak no teraz mamy jeszcze sierpień, więc jeszcze tak naprawdę ta skala nie została, nie jest porównywalna przed a po wybudowaniu tego muru. Obawiam się, że właśnie przez tą całą sytuację międzynarodową ten proceder zostanie wznowiony i budowa muru nie zapobiegnie temu, że to będzie dalej czynione, to przekraczanie granic. Jeszcze tutaj i też powoływanie się na statystyki w tej sytuacji jest dosyć błędne, znaczy powoływanie, może nie jest błędne, ale nie daje nam pełnego obrazu sytuacji, no bo tak samo jak rok temu Straż Graniczna informowała, czy służby informowały o tym, ile osób zdołano zatrzymać, to tak naprawdę no, nigdy nie została dokonana taka realna ocena tego, ilu osobom udało się tę granicę przekroczyć, bowiem jest to nieweryfikowalne już teraz. I tak samo może wiemy o co najmniej kilkunastu tysiącach osób, które zdołały się przedostać do Niemiec właśnie z tego kierunku polsko-białoruskiego,
a i tak ta granica, znaczy ta liczba jest znacznie zaniżona, no bo to są osoby, które w jakiś sposób się zarejestrowały albo udało się, bo ktoś się zarejestrował, a nie liczy, w to się nie wliczają osoby, które po prostu no, znalazły się tam na czarno i pozostają w tej szarej strefie. Dokładnie. I jeszcze tak jak wspomniałeś o tej budowie muru, która została wyłączona z podregulacji, że to jest nie toczono żadnych konsultacji z mieszkańcami, strefy, a wiesz, no to się wiązało też z wielkim kosztem dla państwa, wielkim kosztem dla ekosystemu tamtejszego, wielkim kosztem dla ludzi, którzy tam mieszkali, mieszkali i mieszkać będą. I tu jeszcze w tym kontekście ja bym przypomniał właśnie, mówiąc o tych liczbach, które są niewspółmierne, niezestawialne z tym kryzysem, jakim mieliśmy do czynienia w Europie w 2015 roku, że nawet w Polsce mieliśmy już napływ uchodźców wojennych z Ukrainy, który również liczby przekroczyły jakikolwiek sufit i nie można, znaczy no, można było się tego spodziewać, ale były to naprawdę kolosalne liczby i tu mając te dwa kryzysy, których nie dzielił tak naprawdę nawet rok, widać selektywność procedur i selektywność podejścia do uchodźców z Ukrainy, a migrantów, którzy przedostawali się przez granicę polsko-białoruską. Widać to, że rządzący podjęli pewną priorytetyzację tego, jak ci ludzie będą przedstawiani i to jest moim zdaniem dosyć zgubne i wiele świadczące bardzo źle o naszym państwie. No tak, to jest straszne. Ja osobiście byłem zarówno w Usnarzu Górnym w momencie, kiedy wprowadzano tam stan wyjątkowy i ci aktywiści byli przez służby państwa traktowani po prostu jak przestępcy, no w najgorszym razie, a w najlepszym razie jako po prostu osoby, którym należy być wyjątkowo niechętnym i które w jakiś sposób sprzeciwiają się, czy działają na szkodę państwa. Natomiast osoby z tych samych organizacji często w tym samym czasie, kilkaset kilometrów, od granicy z Białorusią, na granicy polsko-ukraińskiej, były traktowane no co najmniej jak bohaterowie, tak? To znaczy działały też razem ze służbami, we współpracy. Ona oczywiście nie zawsze się układała w sposób idealny, natomiast jakby ta różnica traktowania była ogromna. Ale wspomniałeś o tych konsekwencjach społecznych i tutaj chciałbym zaprosić trzecią współautorkę naszego tematu tego dnia do rozmowy, czyli Katarzynę Skudowską-Kalukin. Cześć, Kasiu. Dobra, cześć. Ty rozmawiałaś w tym temacie tygodnia z Martą Szymanderską Patryk z Fundacji Ocalenie, która jest tam na miejscu, i to znaczy na granicy polsko-białoruskiej i pracowała tam przez bardzo długi czas. Powiedz, jakie są takie konsekwencje społeczne tego, co tam się wydarzyło przez ostatni rok. I mam tu na myśli zarówno wprowadzenie stanu wyjątkowego tam, te odcięcie de facto tych regionów od reszty kraju, później właśnie kwestie związane z kryzysem migracyjnym, z tego, że jakby ci obywatele tam zostali zupełnie wyjęci spod prawa i funkcjonowali w jakiejś takiej osobnej rzeczywistości. Właśnie to jest tak, że koniec izolacji i militaryzacji tego regionu nie sprawił, że tam wszystko wróciło do normy. Tam nie wróciło do normy, bo nie mogło, bo wydarzyło się już coś, co nie wiem, czy jest nieodwracalne, ale z pewnością wymaga naprawy i to się dzieje na trzech obszarach. Nastąpiła tam pewna degradacja państwa i prawa, zaufania do państwa i prawa. Nastąpiła społeczna polaryzacja, co w warunkach polskich nie jest niczym wyjątkowym, ale tam nastąpiła taka bez prawa do, jak nasz program, prawa do niuansu, prawa do jakiegokolwiek cienia wątpliwości. I trzecia sprawa to trauma po tym ogromie nieszczęście, które tam zostało. Więc jeśli chodzi o degradację państwa i prawa, tak jak mi opowiadała pani Marta Szymanderska-Pastryk, to jest tak, że państwo miało tam monopol na przemoc. I ten monopol na przemoc był w przekonaniu będących tam aktywistów oraz części społeczności, społeczeństwa bezprawny i bez możliwości odwołania się do tego. Czyli kiedy na przykład kogoś rewidowano samochód, kiedy zatrzymywano, nie pozwalano przejść, nie pozwalano przejechać, mogło się stać wszystko, nie można było tego nagrać, nie można było się nigdzie odwołać.
Czyli takie poczucie, że to, co ona ma nam organizować życie, co ma sprawiać, że mamy zaufanie do jakiejś pewności prawa, do pewności naszych praw osobistych, ludzkich, tam runęło. Państwo stało się namiastką czegoś na wzór państwa policyjnego, totalitarnego, rządziły służby mundurowe, a nie prawo. I to zostało głęboko w świadomości części mieszkańców oraz aktywistów, którzy cały czas do tej pory tam są i wtedy byli i byli wobec tego całkowicie bezradni. Zresztą Marta Szymanderska-Pastryk mówiła mi, że ona jest w znacznie lepszej sytuacji niż mieszkańcy, bo ona może wrócić w każdej chwili do siebie, do Warszawy i nie widzi tych namiotów wojskowych za oknem. Natomiast tam ludzie na zawsze pozostawali przez ten cały czas w tym otoczeniu takim militarnym. Druga rzecz to ta polaryzacja. To jest tak, że byli ludzie, którzy się absolutnie nie zgadzali z tym, co się tam działo, którzy bardzo chcieli pomagać, ale żyli w otoczeniu, w którym były wielkie banery murem za polskim mundurem, w którym były organizowane akcje rysowania laurek dla żołnierzy, dla straży granicznej. W szkołach, rozumiem, tak? Słucham? W szkołach. Tak? Szkoła, były takie akcje. Mhm. Tak, tak, tak. No i teraz wyobraźcie sobie rodzica, który chce się przeciwstawić temu i powiedzieć, że moje dziecko nie będzie rysowało tej laurki. Trzeba się przeciwstawić sąsiadowi, który pracuje w Straży Granicznej, jego rodzinie, nauczycielowi, dyrektorowi. Nie wiadomo czemu jeszcze, to wymaga ogromnej odwagi i jeszcze dodatkowo w związku z tym potęguje tę polaryzację. I tam już nie można być trochę za tym, trochę za tym, trochę pomyśleć, właściwie może coś tu należało zrobić tak, może inaczej. W tej chwili postawy są, no z tego co ona opowiada, bo jeszcze takich badań głębokich na ten temat nie ma, choć wiem, że powstają, no ale spowodowało bardzo silną polaryzację, co za tym idzie też takie naruszenie takich relacji prawidłowych społecznych międzysąsiedzkich. No i trzecia rzecz to trauma. Trauma dwojakiego rodzaju. Jedna to jest taka, że jak idziesz do lasu, to boisz się, czy człowiek, do którego dojdziesz, żyje. Marta Szymanderska opowiadała, że to było dla niej najgorsze, że spotkała raz dwóch mężczyzn, którzy nie wiedziała, czy żyją i od tej pory to w niej zostało. I z tego to jest bardzo trudno wyrzucić z siebie taki obraz. My naprawdę nie mamy do czynienia z osobami, które nie żyją raczej, prawda? Ale nie zdarza się. To jest, a zwłaszcza osobami, które zostały skazane no, niejako przez państwo na to, bo nie zostały zagwarantowane ich prawa do tego, aby rozpatrzyć ich wnioski azylowe. Byli przerzucani, przepychani do lasu albo pod granicę, albo za granicę. I no i w tym jakby takim świetle majestacie państwa i prawa ci ludzie tam umierają i ona znaczy po prostu się boi, czy ludzie, którym chce podać na przykład wodę, czy żyją. To musi, wyobrażam sobie, że to musi być okropne uczucie. I druga rzecz taka, że taka konflikt wewnętrznego przekonania z tym, co państwo mówi, że wolno, czyli kryminalizacja pomocy. Pomoc jest legalna, aktywiści o tym wiedzą, mieszkańcy nie wiedzieli. Może wiem, że na początku odbywało się nawet takie, obchodzili aktywiści domy, to wiem z innego źródła, i mówili, co wolno, a co nie, co jest legalne w świetle polskiego prawa, a co nie. Pomagać wolno, wolno ratować człowiekowi życie, na dobrą sprawę, na zdrowy rozum. Jeżeli ja biorę kogoś do samochodu, to jest moja, znaczy nie mam obowiązku go legitymować, prawda? Nie mam obowiązku pytać, kim jesteś, czy ty jesteś uchodźcą, a mogę zostać pociągnięta do bardzo ciężkiej odpowiedzialności za to. Tak, tak. Znaczy, coś takiego było w Krynkach na przykład. Były takie plakaty, to co o czym ty wspominałaś, rozklejane przez aktywistów na tablicach ogłoszeń czy na jakichś latarniach i innych słupach właśnie o tym, że co jest legalne, co możesz zrobić jako mieszkaniec tego regionu i nie spotkasz się wtedy z negatywnymi konsekwencjami i to stało w jawnej sprzeczności z przekazem, który płynął zarówno od rządu, ale też z obecnych na miejscu służb mundurowych. No więc właśnie, tym sposobem zataczamy pętlę i wracamy do ruiny zaufania do państwa i prawa, bo przedstawiciele państwa i prawa działali bezprawnie, działali według własnego osądu sytuacji i własnej decyzji, a nie ograniczeni prawem. Nawet coś takiego powiedziała moja rozmówczyni, że zasady, które narzucali przedstawiciele państwa, nie są wcale dyktowane prawem. Są podyktowane sytuacją polityczną oraz indywidualnymi decyzjami. To jest moim zdaniem potwornie demoralizujące i potwornie groźne.
Ja tak, jeszcze w tym kontekście chcielibyśmy polecić Wam trzeci materiał z tego tematu, który możecie przeczytać na naszej stronie, a mianowicie rozmowę Jarosława Kujisza z reżyserem Michałem Zadarą, którego najnowszy spektakl o tytule Odpowiedzialność, który będzie na początku września ponownie wystawiany w Warszawie, dotyczy właśnie dokładnie tej kwestii, a mianowicie odpowiedzialności za śmierć tych uchodźców, tych migrantów w lesie pomiędzy Polską a Białorusią. Także serdecznie polecamy jeszcze ten materiał. Ja was na koniec chciałem zapytać o taki znowu szerszy pogląd, mianowicie dużo się teraz mówi o tym, że zarówno kwestia właśnie kryzysu polsko-białoruskiego na tamtej granicy, ale też wojna w Ukrainie, że w jakiś sposób sprawiają, że Polska przez swoje położenie zyskuje bardzo, jej waga w polityce międzynarodowej jest znacznie, znacznie większa niż wcześniej. Pytanie jednak, na ile wy uważacie, że to się dzieje pomimo działań PiS-u, a nie dzięki nim? I czy my te szanse, o których teraz się bardzo dużo mówi, wykorzystujemy w sposób optymalny? Kasiu, czy chciałabyś zacząć? Mogę, dobrze. Tak, to się dzieje trochę pomimo PiS-u i trochę też wynika to jednak z polityki PiS-u, no bo trzeba przyznać, że mogło być różnie. Po wybuchu wojny mogło być różnie i wiem, jak się zachowały Węgry. Natomiast to, co jest, to, co ja raczej widzę, to takie przewartościowanie, które też jest w Polsce. Ja po tym, co się, no bo to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, czyli kryzys na granicy białoruskiej, jest elementem tego, co się wydarzyło później, czyli wojny w Ukrainie. To jest to wszystko, tego nie można od siebie oddzielać. Ja, zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie, czuję, że nie jestem, mniej czuję, że jestem obywatelką Unii Europejskiej czy obywatelką Zachodu, a obywatelką Europy Środkowo-Wschodniej. Jakby ta nasza świadomość i tożsamość, mam wrażenie, i widzę to też u innych, mocno się umocniła się dość mocno i to sprawia i tak też, że wyodrębniła pewnie, chyba właśnie, nie? Też, że jest ta różnica. Tak, że my ją widzimy. My i jednocześnie naszą wartością jest to, że możemy pokazać Zachodowi, tak? Myśmy mówili, myśmy ostrzegali, my wiemy, czym jest Rosja, do czego są zdolni, bo przecież Łukaszenka też działa jakby w porozumieniu z Rosją, więc powinniście nas słuchać, powinniśmy was ostrzegać, a wy powinniście nas słuchać. Pytanie teraz tylko, na ile interesy wyborców na Zachodzie sprawią, że to się stanie. Mhm. No właśnie, to jest jeszcze ta kwestia, zanim jeszcze ci, Filip, dam też odpowiedź na to pytanie, właśnie, którą Kasia poruszyła, mianowicie co z tego, że mieliśmy rację. Znaczy jakieś takie dla mnie, to co mnie razi i to co mnie irytuje, bo rzeczywiście ten wzrost pozycji Polski i ta szansa, która przed nami jest, jest zupełnie bezsprzeczna. Pytanie, czy ona nie zostanie po prostu zmarnowana, no bo jakieś takie upajanie się w moralnej wyższości, zarówno w kontekście Łukaszenki, jak i w kontekście Putina i Ukrainy, ono jest bardzo przyjemne, jest przyjemnie i też jakby jest znane z takiej właśnie wizji polityki PiS-u, która mówi, że prawda, to Zachód jest ślepy, a my od początku wiedzieliśmy, co się stanie i jak się stanie i dlaczego się stanie. No dobrze, no ale skoro tak, no to czemu zachowywaliście się w taki, a nie inny sposób, skoro mówiono było o tym, że Putin jest jaki jest i my wiemy o tym ze względu na to, że po prostu mamy takie, a nie inne doświadczenia z Rosją, no to dlaczego premier Mateusz Morawiecki bratał się ze skrajnie prawicowymi politykami w rodzaju Marine Le Pen i zapraszał ją do Warszawy? Marine Le Pen jest finansowana, czy była, przepraszam, finansowana przez Kreml. Tak samo Matteo Salvini, który również ma powiązania z Kremlem, który również był zapraszany przez Mateusza Morawieckiego do Warszawy i tam budowano jakiegoś rodzaju sojusz, alternatywę wobec obecnego establishmentu Unii Europejskiej. Znaczy te sygnały płynące z Warszawy były na tyle sprzeczne, że nasze argumenty po prostu nie trafiały do naszych zagranicznych partnerów. I jeśli nie uda się, czy jeśli nie da się przekonać do swoich racji kogoś, jeśli się te racje i argumenty sabotuje, no to one po prostu są niewiele warte, nawet jeśli możemy się upajać tym, że moralnie wygraliśmy.
Dokładnie, ja się nie mogę zgodzić bardziej, ani podpisać się bardziej pod tym, co i Kasiu, i Kubo powiedzieliście. Natomiast ja bym tutaj jeszcze zwrócił uwagę na tytuł spektaklu, odpowiedzialność i to, jaką to wagę to ten wyraz ma ze sobą, bowiem tutaj nawet chodzi też o przypisanie odpowiedzialności politykom polskim w kontekście właśnie i wojny w Ukrainie, napaści rosyjskiej na Ukrainę i kryzysu humanitarnego na granicy. Niedawno mieliśmy do czynienia ze świętem Wojska Polskiego i było z tej okazji przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, w której on wspomniał o właśnie kryzysie na granicy, nazywając niektóre osoby o tym, że znaczy była tam taka narracja, otóż twierdząca o tym, że daliśmy radę pomimo działalności różnych rozmaitych durniów. Nie pamiętam teraz dokładnego cytatu, ale wiadomo, o kogo chodziło. Chodziło mu o właśnie te osoby, które sprzeciwiały się samowolce państwa na granicy. I tutaj wkraczamy właśnie w to, że polscy decydenci celowo rozhuśtali polaryzację i nawet nie polaryzację w samej strefie przygranicznej, tylko polaryzację, z którą mamy do czynienia jakby w polskich domach i nie tylko w polskich miastach, na ulicach i tak dalej. Natomiast sytuacja, to o czym zresztą to się przebija ze wszystkich tak naprawdę tekstów do tematu tygodnia i po prostu z takiego zwykłego, zdrowego rozsądku, kiedy się spojrzy na mapę i spojrzy na sytuację międzynarodową, sytuacja jest nadzwyczaj krytyczna i niebezpieczna dla Polski i dalej bębnienie w ten taraban polaryzacji jest po prostu zgubne dla całego państwa. I można powiedzieć, że jeżeli funkcją, usługą, które państwo potrafi, jest właśnie napędzanie, granie na konflikcie, no to w tym przypadku państwo polskie sprawdza się świetnie. Natomiast nie sprawdza się w zapewnianiu, w byciu odpowiedzialnym, bo tu nawet to też chodzi o bycie odpowiedzialnym wobec statusu polskiego munduru, który jest kluczowy dla utrzymania bezpieczeństwa w Polsce, a sytuacja na granicy doprowadziła do tego, że ten honor polskiego munduru jest niestety, obniżył się znacznie i jest to bardzo zły prognostyk na przyszłe czasy. No właśnie, to już na koniec też chciałem was dopytać o coś, co ty, Filip, już poruszyłeś, mianowicie kwestia tego cynicznego grania właśnie kryzysami i to, na czym PiS się żywi. Z jednej strony wiemy właśnie, że dużo istotniejszy jest ten interes partyjny niż interes państwowy dla Jarosława Kaczyńskiego, którego głównym nadrzędnym celem jest po prostu utrzymanie władzy. I wielokrotnie w kampaniach PiS-u mieliśmy do czynienia z szukaniem takiego wewnętrznego bądź zewnętrznego wroga. Czy to są Niemcy, czy to są geje, czy Gazeta Wyborcza, czy dowolna inna grupa mogąca być skojarzona z opozycją, czy to z tą mityczną zagranicą, no to już nie ma znaczenia. Tylko że, jeszcze były feministki po drodze i strajk kobiet, także to też już weszło w stały repertuar PiS-u. Natomiast teraz wydaje się, że po prostu ta sytuacja jest znacznie trudniejsza, bo mamy szereg czynników związanych z kryzysem gospodarczym, z inflacją, z kryzysem związanym z wojną w Ukrainie, z tym, że idzie zima, że nie wiadomo, czy będzie czym i za co ogrzać mieszkania. Czy waszym zdaniem jest opcja, że bardziej prawdopodobne jest, że to znowu zadziała, to znaczy to wybranie jakiegoś wroga, chociażby w postaci Unii Europejskiej, bo ostatnie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego sugerują, że PiS raczej utwardzi kurs przeciwko Brukseli, ale też na przykład przeciwko osobom transpłciowym, z których szydził otwarcie w sposób jawnie obrzydliwy Jarosław Kaczyński, że to się uda po raz kolejny, tylko troszeczkę bardziej się dokręci śrubę, bo po prostu sytuacja jest jeszcze bardziej niebezpieczna, więc wymaga to jeszcze bardziej radykalnych środków ze strony PiS-u. Czy może jest tak, jak na przykład ty pisałaś, Kasiu, w swoim niedawnym tekście o tym, że możliwe, że brakuje nam normalności i że właśnie ten przekaz, który zostanie w jakiś sposób ukierunkowany na normalność i na jej obietnicę, na obietnicę jej przywrócenia, będzie tym, który
politycznie się okaże trafny. Myślę, że brakuje nam spokoju w ogóle, bo kiedy wciąż słyszymy o tym, że możemy nie mieć prądu zimą, kiedy widzimy, ile kosztują zakupy, a ile kosztowały, brakuje nam spokoju, bardzo potrzebujemy czegoś, co nam powie, słuchajcie, tak będzie normalnie, ale też będzie dobrze. Polaryzacja i granie na takich najwyższych emocjach od 15 roku świetnie się sprawdzało i było skuteczne, więc pewnie dlatego prezes Kaczyński od tego póki co nie odchodzi, ale liczę na to, powiem, że liczę na to, że się sparzy, że tym razem rozpali ogień, na którym sam się sparzy, bo to jest chyba coś, co już jest ponad nasze siły. Ja mam wrażenie, że on testuje wroga na razie, bo właśnie wypuszcza kolejnych wrogów, przy czym jeśli chodzi o Unię Europejską, to on troszkę musi to utrzymywać, bo jeżeli my nie weźmiemy pieniędzy na Fundusz Odbudowy, na KPO, a nie weźmiemy, bo nie spełniliśmy warunków do tej pory, to on będzie musiał jakoś to uzasadnić, to musi być winą Unii Europejskiej, a nie nasza, więc pewnie tutaj tą Unią Europejską będzie grał, ale Unia Europejska jest takim dość nijakim wrogiem, w takim powszechnym, no, nie wywołuje takich emocji jak zagrożenie polskiej rodziny genderem, bądź też gejem czy osobą transpłciową, prawda? Więc myślę, że prezes będzie szukał wroga, ale nie, mam nadzieję, że nie wyjdzie mu to na dobre i że po prostu tym razem to będzie coś, co nie zadziała. Tu jest jeszcze ważna kwestia, że niedawno pojawił się sondaż, niestety nie pamiętam przez kogo przeprowadzony, ale w zakresie właśnie stosunku o tym, co Polacy myślą, mianowicie kto jest odpowiedzialny za to, że Polska nie otrzymała pieniędzy z Unii Europejskiej i tutaj znaczna większość badanych twierdziła, że jest to wina jednak Prawa i Sprawiedliwości na czele ze Zbigniewem Ziobro i jego reformami. I druga kwestia jest taka, że mówiłaś o tym, Kasiu, że właśnie to straszenie genderem ma lepszy efekt, w cudzysłowie, jest bardziej skuteczne niż kwestie związane z Unią Europejską, ale pytanie, czy jeśli ja będę miał problem z ogrzaniem swojego mieszkania, to czy ten gender w ogóle będzie mnie interesował jako wyborcę potencjalnego Prawa i Sprawiedliwości? Ja może krótko w takim razie właśnie chciałem powiedzieć o tym ogrzewaniu, że nienawiścią wobec gejów czy feministyk nie napali się w piecu. Ja obecnie jestem właśnie w moich rodzinnych stronach, które jest po prostu Polską B, tu się pali węglem w piecach i rozmowa o tym, jak ceny podskoczyły, a w ogóle jeszcze jak trudno jest otrzymać węgiel, czy to nawet z tych państwowych sklepów, który jest trochę niższy. A rozmowy o tym toczą się praktycznie każdego dnia, no, a nie wyobrażam sobie tego, że będziemy rozmawiać codziennie codziennie o jakiejś manii genderyzmu czy czegoś w tym rodzaju. Więc ja myślę, że to będzie dosyć kluczowa, na pewno jest to kluczowa kwestia w kontekście popularności rządzących i tak jak Kasia, ja myślę, że to że Kaczyński może się na tym sparzyć. No to tego wydaje mi się, byśmy sobie życzyli. Na pewno będziemy sytuację tutaj monitorować i obserwować. My wspomnieliśmy w naszym tekście o tym, że Kaczyński rzeczywiście przez lata był tym magikiem, który sterował emocjami społecznymi, ale rzeczywiście ten jego cynizm może zakończyć się tak, że zostanie jednak klaunem i z tym swoim cynizmem i sterowaniem społecznymi emocjami się po prostu przeliczy. Na dziś bardzo wam dziękuję w takim razie i pewnie do zobaczenia już niedługo. Dzięki. I dziękuję w takim razie również państwu, że byliście dzisiaj z nami. Ten i inne programy Kultury Liberalnej możecie oglądać, słuchać i subskrybować, do czego serdecznie zachęcamy. To na dziś wszystko, a ja z Państwem widzę się już w piątek za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia.